Jest niewielka, ale muskularna, silna i zwinna. Choć ma dopiero 1,5 roku, jest specjalistką od tropienia narkotyków. Jej przewodnikiem jest doświadczony funkcjonariusz policji, aspirant Piotr Dębiński. Kilka tygodni temu przewodnik i urocza suczka ukończyli szkolenie w zakładzie kynologii policyjnej. Niezawodność nosa Aidy sprawiła, że szybko nauczyła się odnajdywania narkotyków, czego dowiadła już w pierwszych dniach służby w suwalskiej jednostce policji. Kilka dni temu wytropiła 370 gramów tych substancji. Jak informuje Eliza Sawko, rzecznik prasowy suwalskiej policji, Aida jest psem bardzo energetycznym, ale też posłusznym. Swoją pracę traktuje jak zabawę, a przy okazji jest bardzo wiernym towarzyszem swego przewodnika. Uwielbia się bawić. Szczególną radość sprawia jej zabawa z piłką. Tę traktuje jak nagrodę. Przewodnik Aidy, aspirant Piotr Dębiński, ma doświadczenie w pracy z psem. Śliczna spanielka niemiecka jest kolejną już podopieczną pana Adama. Drugi z psów służbowych, znajdujący się pod jego opieką, Zdzisiek, towarzyszy mu podczas patroli. Oba psy mieszkają z rodziną przewodnika i tworzą naprawdę zgraną paczkę.